Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dziś jesteśmy na gospodarstwie od sąsiada, bo nie jest to mój sprzęt. Z racji tego, że sąsiada nie ma, bo wyjechał załatwiać tam swoje sprawy i pozwolił mi skorzystać ze swojego sprzętu, ale pod warunkiem, że ukończę jego dwa pola, które tam ma do... są dwa ścierniska prawdopodobnie po rzepaku. Chociaż nie, jedno po rzepaku, drugie po jęczmieniu. Więc tak, mamy do skończenia te jego pola. Jak widać, case. To jest ten case, który tak strasznie mi się podobał. Zwany gwizdek. Będziemy jechać teraz na pole. Muszę sobie jeszcze szybciutko obczaić, na które pole musimy udać. Na pole numer 14, bo on tego nie przejechał. I 47. Okej, to na 14 możemy spokojnie śmignąć. Przejdziemy sobie przez jego gospodarstwo. Case jest strasznie duży. W porównaniu do mojej dwunastki to jest kolos. Ale sobie tutaj spokojnie przez jego gospodarstwo przejedziemy. Jak widzicie, kultywator to pom brodnica, który jest, no powiem tak, dosyć fajnie zawieszony. Wygląda ten kultywator na taki porządny. Ma on 4,5 metra. Wydaje mi się, że na kultywator, na takie gospodarstwa to jest dosyć dobra opcja. W porównaniu do mojego... mojej talerzówki, która ma chyba 2,8 metra, a to ma 4,5, to jest przepaść. No ale tutaj jest napęd na 4 koła, no i jest 120 koni, a u mnie tych koni jest 98 i jest tylko napęd na przód. Znaczy się napęd na tył, przepraszam. Co ja już gadam dzisiaj. To było dalej. Dobra, już jesteśmy na tym polu. To jest pole od sąsiada, to co sobie tutaj zawapnował. Rozłożymy sobie kultywator. I będziemy sobie jechać w tą stronę, tak? Zaczniemy sobie od tej strony. Muszę sobie zobaczyć jeszcze tylko. Okej, tam to zostawimy. Tak się to ustawia, a później sobie strzelę jednego poprzeczniaka. Także jak słyszycie, dźwięk tego case'a jest niesamowity. Dam wam chwilę posłuchać, jak to leci. Dźwięk jest naprawdę nieziemski, jak na case'a. Ale wiadomo, jeżeli silnik ma turbosprężarkę i wiadomo, troszeczkę więcej mocy, no to musi to gwizdać. Tutaj ładnie ustawimy. Przejedziemy sąsiadowi ładnie te pola. Ogólnie mieliśmy robić kultywację we dwójkę, ale z racji tego, że Jarabi po prostu musiał wyjechać, no to przejąłem jego obowiązki, ogarnę tutaj te jego pola. A jeżeli zajdzie potrzeba, to mu po prostu coś pozasiewam. Będę jeszcze się z nim kontaktował, co konkretnie mam tutaj do roboty. Na razie sobie ogarnę te jego pola. Bardzo, bardzo fajny, naprawdę sprzęt ma sąsiad konkretny. Właśnie zastanawiałem się, czy nie byłoby fajnym pomysłem go kiedyś od niego odkupić. Bo teraz mnie nie słyszy, bo go nie ma. Fajnie byłoby kupić ten sprzęt. Naprawdę ten case jest świetnym ciągnikiem jak na pojazd tej kategorii do 120 koni. No ma szerokie opony, ma napęd na 4 koła.
no i wiadomo, jest od sąsiada, więc wiem, że to jest dobry sprzęt, nie jest tam jakiś zużyty czy coś, bo sam teraz z niego korzystam. Więc jeżeli nie wpadnie 1224, to wpadnie case. Zresztą jeżeli chcecie zagłosować, w prawym górnym rogu pewnie będzie teraz ankieta. Możecie zagłosować, co lepiej byłoby, żebym kupił, czy to będzie właśnie 1224, czy może ten case 1255XL. Tak, dobrze mówię. Bo aż sam jestem ciekawy, co będzie lepsze na serii. Czy case, czy trzymać się bardziej polskiego rolnictwa i trzymać się Ursusa, czy zainwestować w tego case'a. To też zależy, ile sąsiad będzie chciał gotówki, bo jeżeli 1224 wyjdzie mnie taniej, praktycznie nowy, to po prostu zainwestuję w tego Ursusa i tyle. Także zostało nam jeszcze tutaj kawałek. No faktycznie, miał rację sąsiad, to brodnicą to idzie bardzo szybko. Kwestia praktycznie kilku przejazdów. Już nie wiadomo, jednego poprzeczniaka, bo to już jest konieczne. Słuchajcie, ładnie oblecimy. Jak dobrze widzę, też sąsiad z tej strony miał rzepak. Tak, z tej strony także miał rzepak. Więc lecimy, bo to szybko zrobimy. Widzę, że sobie zawapnował ładnie. Tak jak wszystko należy. Także szybciutko mu to tu przelecimy i lecimy na następne pole, bo mamy jeszcze do zrobienia pole numer, już wam mówię, 47 pole. Jak dobrze pamiętam, bo próbowałem je skosić bizonem. I powiem szczerze, samemu było mi ciężko, bo to jest powierzchnia 1 hektara. Więc pole będzie też dosyć duże, bo tutaj mamy większą prędkość roboczą i większą szerokość roboczą, więc to powinno być szybciej niż bizonem. Ale jednak sąsiad ma tych pól chyba mniej, czy nawet więcej. I powierzchnię też ma większą. Widać, brodnica, bardzo fajny kultywator, naprawdę super. Ma te wałeczki z przodu i z tyłu, nawet z tyłu chyba po dwa, jak dobrze widzę, tak. Sprzęt jest naprawdę konkret. Widzę, że sąsiad zainwestował. No ja kupiłem 912 z racji tego, że po prostu zainwestowałem w kombajn. Sąsiad miał więcej funduszy na ciągniki. Zresztą on ma dwa, a ja mam jeden, więc no. Też wcześniej zainstalowałem sobie do 12 tura, bo nie miałem właśnie tura. Ciągłe jakieś przewożenie Big Bagów czy czegoś, to był sąsiad, pomocy, sąsiad, pomóż, a teraz to praktycznie zapinam sobie do przodu tura, do 12 i jadę. I też właśnie się zastanawiam, czy jak kupię tego 1224, to zostawić tą 912, czy może ją sprzedać i nie zainwestować w jakieś dodatkowe sprzęty, a może jakieś pole. Jeżeli macie jakieś swoje opinie, możecie się podzielić w komentarzu, ja chętnie poczytam, bo fajnie było, jakbyście wy też jakieś decyzje na tej serii podjęli. Zobaczyli to co też wam by się podobało. Także teoretycznie w sumie teraz bym sobie ten poprzecznik strzelił, bo jadę już w tamtą stronę, żeby się jeszcze nie wracać. Także szybko sobie strzelimy. Oj, sobie szybko strzelimy tego poprzeczniaka. Jeszcze raz to naprawdę powtórzę, ale dźwięk tego case'a pod górę na pełnych obrotach jest piękny. No widać zresztą, ma przelot. Więc ten dźwięk też na pewno będzie lepszy niż na zwykłym tłumiku. Jeżeli dobrze pójdzie, to jeszcze mu ogarnę siewy, tylko będziemy musieli poczekać do wiosny. Szybko lecimy na 4.7. Case też ma dużą prędkość maksymalną, bo to już 42 na godzinę, to już prawie tyle co pojazdy na drodze. Sobie przelecimy tu. Myślę, że spokojnie go mogę wyprzedzić, bo ta betoniarka to 40 na godzinę leci. O, jeszcze przez pasy przeleciałem. Gdyby policja stała, to mam mandat. Dobra, lecimy sobie szybciutko na tamte pole jeszcze. Załatwimy to sąsiadowi. Tyle mi pomógł w sumie z tymi big bagami, tego wszystkiego tyle mi przewiózł, więc postanowiłem, że pod jego nieobecność załatwię mu kultywację, czy też talerzowanie, jak kto to woli nazwać, ale to raczej jest kultywacja, bo to jest zwykła brodnica. Więc mu to załatwię na spokojnie, a jak on przyjedzie,
To już myślę, że dojdziemy do okresu, w którym możemy nawarzać, nawozić czy nawarzać, nawozić chyba się mówi, nawozić pole. Aha, to Jezu, a to już przyzwyczajenia, pomyliłem pola, to już przyzwyczajenia, bo to praktycznie cały czas na tym polu. Dobra, wjeżdżamy sobie tu. Jedziemy. Ogarniałem jeszcze na szybciutko te pole. Ogólnie chciałbym robić takie filmy, znaczy się odcinki po maksymalnie 15 minut. I jak zauważyliście, ten i poprzedni odcinek, który tam był z siewami i ze żniwami, jest w 30 fpsach z racji tego, że po prostu mój komputer dłuższych filmów w 60 klatkach nie potrafi wyrenderować, po prostu w połowie wyskakuje jakiś błąd, a jak nie wyskoczy i przerenderuje, na koniec ten materiał jest, po prostu nie da się go odtworzyć w formacie MP4, jest jakiś błąd. Więc postanowiłem ten klatkaż zmniejszyć do 30, i tak dużo osób ogląda to w 30 fpsach. Więc stwierdziłem, że zostawię to tak jak jest, bez straty jakości. I oczywiście render w Full HD w 30 klatkach, także mam nadzieję, że jakość jest w porządku. Zresztą też dlatego żniwa są podzielone na dwie części, bo tam mi wyszedł odcinek ojojoj, pół godziny. A no, wyrenderowanie tego w 30 fpsach po 15 minut to akurat się udało, więc podzieliłem to na dwa odcinki. Nie z racji tego, żeby po prostu to tak zrobić, tylko po prostu no, mój sprzęt technicznie nie obrabia tego, bo mam troszeczkę słabszy procesor i RAM niż powinienem mieć. Więc sobie to na szybciutko ogarniemy, bez jakiegoś tam problemu. To naprawdę, zdać się mówię, brudnica jest naprawdę świetna. Zresztą jak widać, na wodzie brudzenie od wapna też jest naprawdę świetne, naprawdę wygląda to wysocko. Osoby, które tworzą te mody, naprawdę się starają. Uważam, że warto docenić pracę takiego człowieka, który te mody robi, bo to jest jednak godzina przed komputerem projektowania, szukania tych dźwięków, robienia wszystkiego. Też zresztą dużo modów, które pewnie wy też macie i gracie w Farminga, są niewydane. Jeżeli byście mieli jakieś fajne modyfikacje, to podzielcie się w komentarzu. Chętnie poczytam, jakie tam macie sprzęty i jakby się dało, moglibyście podesłać albo podlinkować coś, co byście chcieli zobaczyć na serii, bo mówię, no ciągnik się musi jeszcze jeden u mnie pojawić, bo 912, a jeszcze jedna, to jest zdecydowanie za mało na 4 hektary, jak się nie mylę. Tutaj kawałek przymiędzy przelecę szybko i będziemy powoli kończyć odcinek. Sobie to dokończę poza odcinkiem, później myślę, że pojawi się jeszcze odcinek z siewów, bo na pewno będę tutaj wszystko obsiewał. Sąsiad ma u siebie na gospodarstwie 6-metrowy siewnik, też bodajże Amazona, tego co ja mam, tylko ja mam 3-metrowy, to troszeczkę mniejszy i chyba ma nawet troszkę mniejszą pojemność, więc sobie szybko przelecimy tutaj tym sąsiadowym sprzętem. Z racji tego, że go nie ma, moja 12, która odpocznie, bo ma już przejechane ponad 8 godzin w ciągu sezonu, więc to na razie zostanie. Ogólnie myślałem jeszcze, żeby zrobić sielokosy, bo chciałbym sobie kupić kilka krów. Myślę, że na razie z 10 mi wystarczyło i się nimi zająć poza wykaszeniem. Później jeszcze wiadomo, w zimę, jeżeli cena wzrośnie, będę musiał też sąsiadowi powozić te jego uprawy, które tam sobie porobił wszystko. Więc roboty jest co niemiara, nie powiem, jak na każdym sumie gospodarstwie. Jadę. Dobra, w sumie w tym odcinku myślę, że to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, że wpadliście na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I kolejny film również będzie tak samo fajny i po prostu będzie się to oglądało, bo kanał też jest dosyć świeży. Także dzięki za oglądanie, dzięki, że wpadliście. Zapraszam was na kolejne filmy. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.